Oficjalna nazwa tego pięknego obiektu to Zamek w Mosznej. Ta zabytkowa rezydencja położona jest w Mosznej w województwie opolskim. Podobno ma 365 pokoi oraz 99 wież i wieżyczek. Używanie nazwy zamek jest dosyć kontrowersyjne, ponieważ w ocenie wielu znawców jest to pałac. Pierwotnie był on rezydencją rodu Tiele-Winklerów, a później mieściło się w nim centrum terapii nerwic. A ty co myślisz, czy według ciebie jest to zamek czy pałac?